ma wspólnego komfort z Ewangelią? Oglądajcie. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił go do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał już go wyprowadzić, Piotr skuty dwoma łańcuchami spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: wstań prędko! I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: oparz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak i rzecze mu: narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła, i wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z rąk Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Od jakiegoś czasu zmagam się z tym fragmentem i muszę wam powiedzieć, że jest mi bardzo głupio i jest mi wstyd, dlatego że żyjemy w takich czasach, że mamy się naprawdę za dobrze. Odnoszę to do tego tekstu. Apostoł Piotr obserwuje swojego brata w wierze, który przed chwilą jest ścięty. Siedzi w więzieniu za głoszenie Ewangelii. Do tego jeszcze odczuwa, delikatnie mówiąc, ogromny dyskomfort, bo dostaje 16 żołnierzy do pilnowania, z czego dwóch stoi na zewnątrz i pilnuje, dwóch śpi razem z nim w celi. On jest skuty łańcuchami, jednego ma po lewej, drugiego po prawej, i na drugi dzień ma zostać osądzone. Ci żołnierze się zmieniają, więc możemy sobie tylko wyobrazić, co w takim więzieniu w tamtych czasach mogło się wydarzyć. Co dzisiaj nam grozi za głoszenie Ewangelii? Wiecie, co nam grozi dzisiaj za głoszenie Ewangelii? To, że może ciocia na urodzinach popuka sobie po głowie, kiedy opowiadamy coś, co wydaje jej się, że może nie do końca jest z tym, co ona myśli. Grozi nam to, że jakiś sąsiad stwierdzi, że jesteśmy szurnięci. Generalnie wiecie, co nam grozi? Nic nam nie grozi. Tak samo jak głoszenie Ewangelii nie ma nic wspólnego z komfortem. I powiem wam, że jestem zdruzgotany, kiedy patrzę na postawy nas, chrześcijan, jak jesteśmy bardzo egoistyczni. Dlaczego? Dlatego, że kiedy już wszystko zrobimy koło siebie, kiedy mamy doskonałe warunki, to wtedy ewentualnie chwycimy Słowo Boże, ewentualnie tą Ewangelię będziemy głosić. Popatrzcie na Piotra, popatrzcie na apostołów, popatrzcie, jak wyglądała ich służba, popatrzcie na ludzi, którzy głosili w czasach prześladowań. Zresztą teraz też to się dzieje. Są przecież kraje, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane. Nie na darmo Tertulian, jeden z ojców Kościoła, powiedział, że nasieniem Kościoła jest krew męczenników. I dlatego odpowiadam na pytanie. Ewangelia nie ma nic wspólnego z komfortem. I drugi
aspekt tego tekstu, który mnie poruszył, a jest to tekst bardzo wielowątkowy. Możecie znaleźć tutaj wiele rzeczy i na pewno lektura tego tekstu wam wiele rzeczy uświadomi. To, że wydarza się cud. Nagle w środku nocy spadają łańcuchy z Piotra. On jest uwolniony i anioł go wyprowadza. I prowadzi go najpierw przez, jak tutaj mamy napisane, jedną bramę, drugą, trzecią, tam coś się wydarza. On cały czas jest świadomy, że dzieje się coś niemożliwego. Przecież Pan Bóg mógłby jednym pstryknięciem przenieść go od razu do tych ludzi, którzy się za niego modlili. Czemu on mu pokazuje tą drogę? I też mam, moi drodzy, takie wrażenie, że my liczymy tylko na takie cuda: Panie Boże, pomóż i załatwione. A czy jesteśmy otwarci na to, by Bóg towarzyszył nam przez doświadczenie, w którym się znajdujemy, i potem, kiedy przejdziemy to razem z Nim, powiedzieć na końcu: Panie Boże, wszystko dobrze się ułożyło, to jest Twoje działanie, Twoja wola, Twój cud? Jesteśmy na tyle odważni, żeby coś takiego przechodzić, czy w momencie, kiedy to się nie dzieje, stwierdzamy: Boga nie ma przy mnie? Do przemyślenia. I ostatnia rzecz, która ujmuje mnie w tym tekście, to, że cały zbór modlił się o Piotra, który był w więzieniu. Jak bardzo nie doceniamy wartości powszechnej modlitwy, wartości tego, że możemy spotkać się, że możemy razem coś tworzyć, że możemy razem modlić się i sprawić, by wydarzył się cud, by w cudzysłowie, ja wiem, że to nieteologicznie brzmi, pomóc trochę temu cudowi. Jaką postawę reprezentujemy? Czy tylko napiszemy SMS-em, że tak, będę się o Ciebie modlił, czy tylko powiemy, a nic za tym nie idzie? Bo może nie mamy czasu? Bo może idziemy w tym czasie do kina? Bo może jeszcze coś? Pomyślmy, kochani, o tym i zobaczmy, że poza nami, poza naszym wygodnym, komfortowym często chrześcijaństwem, naprawdę istnieje także nasz brat, nasza siostra w Jezusie Chrystusie, którzy najzwyczajniej potrzebują uwagi, pomocy i naszej modlitwy, naszego zaangażowania. Życzę wam Bożego błogosławieństwa i pozdrawiamy z Parku Chrobrego, który jest mega wypaśny. Z Bogiem!